Armia klonów to nie tylko fajne pancerze indywidualności, które da się polubić, ale także świetnie wyszkoleni żołnierze. I tak jak w początkowej fazie ich szkolenie było nadzorowane przez Jango Fetta, tak po jego śmierci dość nietypowa osoba przejęła jego rolę. W dzisiejszym materiale dowiecie się, dlaczego Rada Jedi wytypowała Shakti jako nadzorczynię do spraw szkolenia klonów na Kamino i czy podołała ona zadaniu. Zanim zagłębimy się w temat, zachęcę Was do zostawienia subskrypcji na kanale oraz lajka pod odcinkiem, jeżeli Wam się spodoba, dzięki czemu dostarczane Wam będą kolejne filmy zgłębiające lore Star Wars. A teraz przekonajmy się, jak Shakti sprawdziła się w swojej nadzorczej roli. Dogrutańska mistrzyni była jedną z najmądrzejszych i najbardziej cierpliwych Jedi w okresie upadku zakonu. W jego szeregach ceniono ją za jej wysokie umiejętności w walki, ale przede wszystkim za jej zamiłowanie do nauczania, zwłaszcza w sztuce bitewnej. Te właśnie cechy sprawiły, że Rada Jedi nie widziała na stanowisku nadzorcy treningu klonów lepszej osoby niż ona. Członkowie Rady wierzyli, że jej cierpliwość, empatia do innej osoby i zamiłowanie do nauczania idealnie sprawdzą się na oceanicznej planecie podczas szkolenia klonów, gdyż, co należy zaznaczyć, początkowo Jedi byli nieufni co do nich, więc wysłanie do ich domu członka Rady miało też na celu kontrolowanie całego procesu klonowania i wychowawczego żołnierzy. Shakti wiedziała, że to ogromna odpowiedzialność, ale była przekonana, że podoła zadaniu. I zanim przejdziemy do samego szkolenia klonów, warto zwrócić uwagę na jej kompetencje w postaci szkolonych padawanów. I tutaj sprawa w obecnym kanonie ma się dość blado, gdyż w nim Shakti nie szkoliła żadnego ucznia, przynajmniej na ten moment. W legendach natomiast wiemy, że posiadała ona przynajmniej trójkę padawanów przed zniszczeniem zakonu. I jakby co, pomijam tutaj znaną z gry Force Unleashed Maris Brood, gdyż to grutanka szkoliła ją już po czystce Jedi, a my skupiamy się na czasach ich upadku. Z wymienionych uczniów znamy z imienia tylko jednego, Fe Sun, którą Ti postanowiła szkolić w bardzo nietypowy dla zakonu sposób. Nie przyjmowały one misji od Rady, lecz zamiast tego Togrutanka zabrała swoją uczennicę na rodzimą planetę Togrutów Shile. Jej metody treningowe skupiały się na zawiązywaniu mocniejszych więzi z mocą oraz nauczaniu technik przetrwania w dziczy. Dla Shakti ważniejsze od doświadczenia było podręcznikowe szkolenie i studiowanie samej mocy. W podobnym stylu trenowała jeszcze jednego padawana i sami odpowiedzcie sobie na pytanie, czy był to dobry sposób na przekazywanie wiedzy następnym pokoleniom Jedi, zważywszy na fakt, iż gdy oboje uczniów zakończyło próby i stali się rycerzami, zginęli podczas swoich pierwszych samotnych misji, będąc ofiarami zawodowych zabójców. Śmierć byłych uczniów wprawiła Ti w smutek i żal, który został jednak szybko pokonany i dzięki czemu umocniła swoją wiarę w mocy. Przyjęła na szkolenie jeszcze jedynego padawana, o którym jednak dużo nie wiemy, gdyż był on tylko drugoplanową postacią w powieści dla młodzieży Kryzys na Coruscant z 2010 roku i nie wiemy, czy dostąpił on rangi rycerza. Jak więc widać z przykładów z legend, Shakti miała doświadczenie w szkoleniu Jedi i ucząc się także od nich, chciała przekuć zdobytą wiedzę na skuteczne szkolenie klonów. I tutaj wracamy już do kanonu, gdzie Togrutanka nie miała uczniów, jak już wspomniałem, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, by uznać, że w obecnej linii ciągłości loru także miała podobne doświadczenia. Zwłaszcza, że sam Luke Skywalker zasugerował w swoim dzienniku Secrets of the Jedi, że to właśnie jej umiejętności były głównym czynnikiem przekazania procesu szkolenia klonów pod jej pieczę. Mistrzyni Ti była odpowiedzialna za szkolenie żołnierzy klonów do walki z armią separatystów. Prawdopodobnie otrzymała to zadanie, ponieważ wyróżniała się na tle innych zarówno jako wojowniczka, jak i nauczycielka. Przebywając na Kamino, do jej obowiązków nie należało tylko dopilnowanie właściwego przeszkolenia żołnierzy. Jako wprawiona dyplomatka została także pośrednikiem między Kaminoanami a Republiką, a także głównodowodzącą garnizonem na planecie i to na niej spoczywał obowiązek ochrony planety. Podczas bitwy o Kamino zaprezentowała się nie tylko jako bardzo dobra wojowniczka, ale także jako świetna dowódczyni, rozstawiając podległe jej jednostki klonów w jak najbardziej efektywny sposób, aby móc wykorzystać ich pełny potencjał i zmniejszyć straty. Stanęła do walki ramię w ramię z klonami i podczas starcia z separatystami zaskarbiła sobie jeszcze większy ich szacunek niż zyskała podczas szkolenia ich. Klony dostrzegły w niej nie tylko dobrego dowódcę, ale także osobę, na której mogą polegać i która zrobi wszystko, aby ocalić ich dom. Wracając jednak do samego szkolenia,
T dała się poznać jako osoba dbająca o choćby najmniejszy detal. Starała się poprawiać u klonów nawet drobne błędy, aby ci stali się idealnymi żołnierzami. Wiedziała jednak, że nie zna się tak dobrze na strategii bitewnej, w której zamiast użytkowników mocy, udział biorą zwykli wojacy. Dlatego ściągnęła sobie do pomocy dwójkę doświadczonych w sztuce wojennej łowców nagród. Brika i El Lesa, którzy mieli wskazywać jej błędy u klonów, typowe dla słabiej wyszkolonych żołnierzy, i opracować plan wyeliminowania złych zachowań podczas walk. Co się tyczy jej kontaktów z klonami, to tutaj była jednocześnie surową nauczycielką, ale także posiadającą empatię do swoich podopiecznych i potrafiącą podchodzić do ich błędów z wyrozumiałością. Przykładem takiego podejścia i wcześniej wspomnianej dbałości o detale może być sytuacja z drużyną Domino, kiedy ci prezentowali podczas końcowych egzaminów brak zgrania i niedostosowywania się do protokołów. Po jednej nieudanej próbie w symulatorze bitewnym, Brick stwierdził, że owe klony nadają się tylko do sprzątania, na co Shakti stwierdziła, że faktycznie nie są gotowi na realia prawdziwego frontu. Również premier Kamino, Lama Su, zasugerował, że warto by drużynę Domino odrzucić i że może warto poszukać innego dawcy, gdyż ich niepowodzenia mogły się wiązać z wadami genetycznymi. Dla Kaminoan były one tylko produktami możliwymi do wymiany. Dla Shakti jednak byli ludźmi, o których trzeba zadbać i którzy mają prawo do życia tak samo jak każda inna istota. Sometimes our efforts are less than successful. Are you suggesting we just cast off the Domino Squad? They're living beings, not objects. You Jedi show too much compassion. W pewnym momencie T sama zaczęła dostrzegać, że między nią a klonami wytwarza się bardzo silna więź emocjonalna i znalazła się w trudnym położeniu jako Jedi. Starała się znaleźć równowagę między współczuciem dla klonów, a obowiązkiem wyszkolenia zdolnych żołnierzy, uważając, aby owe emocje i swego rodzaju matczyne uczucia nie przysłoniły jej wyższego celu. Same klony bardzo ją szanowały i podziwiały jej cierpliwe i empatyczne podejście do nich, dzięki czemu stała się niejako ich obrończynią, kimś w rodzaju matki, można by rzec, do której zawsze mogli się zgłosić, bo wiedzieli, że ich wysłucha i podejdzie do ich problemów z wyrozumiałością i szacunkiem. I dlatego też Echo i Fives po nieudanym egzaminie próbowali uprosić ją o przeniesienie do innego zespołu. I przy całej empatii i współczuciu do klonów, T wiedziała, że musi robić to, co najlepsze dla ogółu armii, a nie dla poszczególnych jednostek. Dlatego też nie przystała na ich prośbę, lecz dała im radę, że powinni odnaleźć w sobie zespołowego ducha, gdyż na prawdziwym froncie nie będzie liczyła się siła pojedynczych jednostek, a zgranej grupy. Fives and I are looking out for each other. As individuals, but not as a group. You are where you need to be. Solve your problems as a whole, not as individuals. To Grutanka czuła jednak, że klony w końcu nauczą się współpracować, dlatego zarządziła powtórkę egzaminu. Ku jej zadowoleniu nie pomyliła się w swoich przypuszczeniach i rekruci tym razem pokazali się z jak najlepszej strony, współpracując na każdym możliwym kroku i nawet przezwyciężając przeszkody w postaci braku lin wspinaczkowych, potajemnie zabrane im przez Brika, który chciał, aby klony nie zaliczyły wyzwania. Shakti stwierdziła, że sabotaż łowcy nagród wyszedł im na dobre, gdyż przygotował klony na stały element w wojnie, jakim były przeciwności losu. Cała sytuacja ze wspomnianym zespołem przedstawiła skuteczność Shakti w nauczaniu klonów, jak mogą przekuwać swoje wady w zalety i stać się idealnymi żołnierzami. Co prawda, tak dobre przeszkolenie klonów ostatecznie skończyło się dla Jedi tragicznie, co też zaznacza Luke Skywalker, kontynuując wpis w swoim dzienniku. Lekcje, które przekazała klonom, okazały się skuteczniejsze niż mistrzyni T mogła sobie kiedykolwiek wyobrazić, o czym w końcu przekonało się zbyt wielu Jedi. Można więc rzec, iż Shakti była właściwą osobą na właściwym miejscu, gdyż jej wysokie umiejętności nauczania, cierpliwe i empatyczne podejście do klonów sprawiły, że Republika dostała doskonałych żołnierzy, z którymi nie mogła równać się żadna ówczesna armia w galaktyce. I to wszystko z pominięciem faktu, iż Jedi powinni stać na straży pokoju, a nie angażować się w wojny, ale o tym mówiłem już w innych materiałach, do których serdecznie odsyłam. Pechowo dla strażników pokoju, techniki szkoleniowe mistrzyni T okazały się tak dobre, że nawet Jedi, kiedy przyszło co do czego i wydany został rozkaz 66, nie byli w stanie powstrzymać tej potężnej siły, którą sami stworzyli.
Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał i dowiedzieliście się czegoś nowego o szkoleniu klonów i samej mistrzyni Shakti. Zachęcam do zostawienia lajka pod filmem, subskrypcji na kanale oraz napisania w komentarzach, co sądzicie o Togrutance i jej roli w procesie szkoleniowym klonów. Każda Wasza aktywność sprawia, że kanał się rozwija i jestem dzięki temu w stanie dostarczać Wam coraz lepsze materiały, zgłębiające lore naszego ukochanego uniwersum. Za dotychczasowe wsparcie bardzo dziękuję i życzę Wam udanego dnia, bądźcie zdrów i do usłyszenia w innych filmach. Niech moc będzie z Wami zawsze.